tytułu, który może budzić trochę zastrzeżeń i kontrowersji, jak można czytać Boga i ewentualnie zaświaty poprzez przestrzeń, brzmi to nie jak tautologia. Natomiast przede wszystkim tu chcę się wytłumaczyć, będę to rozumiała bardzo wąsko, czyli po prostu jako rzeczywistość materialną, dostępną takiemu ludowi zmysłowemu i pojmowaną geometrycznie. I to, co mnie najbardziej interesuje u Bolkowskiego i co też może budzić pewne wątpliwości i znaki zapytania, to takie relacje intersemantyczne, czyli bardziej osadzone w tej kwestii materii, czy twórczego działania, czyli bardziej staram się odpowiedzieć na pytanie, jak to jest zrobione, niż tak naprawdę jaki mamy tam generalny obraz Boga, ponieważ mówię o kilku wierszach wybranych z najnowszego tomu Pochód Duchów. Myślę, że większość z Państwa już miała w rękach w tom, on jest tegoroczny i znalazły się tam wiersze, które zostały napisane we Włoszech, a ja sobie tak umownie je nazwałam wierszami włoskimi i pewnie jakąś taką inspiracją dla poety stały się, by tę perspektywę stworzyć w swoich wierszach, która przypomina nieco efekty malarskie. I to jest właśnie to wąskie rozumienie perspektywy. Dokładnie rysowanie jej, już tak mówiąc bardzo potocznie, słowem, czyli konstruując obraz poetycki, taką przestrzeń liryczną, w której jakby bohater i podmiot zarazem jest percypowany przez czytelnika i na odwrót to, co percypuje przez jego optykę, czyli to jak patrzy, jak obserwuje rzeczywistość i to, gdzie się znajduje. Więc jakby to też generalnie mnie interesuje, gdzie się znajduje podmiot Bolkowskiego wobec jakiegoś transcendentu, wobec Boga, bo to jest niejasne w tych wierszach. I zdaję sobie sprawę z tego, że zagadnienie Boga występuje w Pochodzie Duchów Jana Bolkowskiego na wielu płaszczyznach i myślę, że na to, które tutaj się pojawiły wcześniej w tych pięknych wystąpieniach przedmówców. Natomiast ja chcę się skupić na tym bardzo wąziutkim zagadnieniu, czyli perspektywy pojmowanej bardzo geometrycznie, malarsko wręcz. I punktem wyjścia dla mnie stała się taka perspektywa żabia, czyli perspektywa da sotto in su, która rozpoczęła się już właściwie w renesansie włoskim, a swój największy rozkwit miała w baroku. I te obrazy są tylko takimi poglądowymi, żeby móc Państwa też tutaj jakoś bardziej tę perspektywę unaocznić, jak to będzie obrazowane. I jakby to jest też taka bardzo podwójnie budowana perspektywa, to rozumienie tego u Jana Bolkowskiego. Czytanie Boga jest tutaj słowem kluczowym. Skupiam się głównie na tym, jak on to widzi, jak to czyta, a czyta to poprzez rysowanie w swoich wierszach odpowiedniego wyobrażenia. To jest mocno związane z tym, o czym była już mowa, czyli z oscylowaniem między antropologią a teologią, między geometrią a filozofią, więc jakby to ma cały czas takie zwierciadlane, można powiedzieć, zmetaforyzowanie, gdzie oczywiście mamy to takie swoiste axis mundi, łączenie tego arystotelowskiego wyobrażenia nieba jako światów, jako części górnej świata, tak? Czyli jakby to jest takie bardzo prymarne rozumienie, takie proste bardzo nieba, czyli po prostu spojrzenie w górę, jakby na tę część metaforyczną istnienia jakiejś drugiej równoległej rzeczywistości. Tak więc na wybranych kilku wierszach przeze mnie chcę pokazać, jak Bolkowski tworzy i właściwie dąży w tekście, bo ta materia językowa dla niego jest bardzo ważna i zaczyna się już na poziomie asomantycznym, gdzie kreuje się pewną rzeczywistość taką zmysłową poprzez nagromadzenie współbrzmień i jakby to jest, ta czytelnicza uwaga schodzi zupełnie na taki bardzo prymarny, taki bardzo strukturalny plan tego, jak ja będę kreował tę rzeczywistość. I cały czas pamiętamy z tyłu głowy, że jakby te obrazy Boga gdzieś tam się pojawiają też inaczej, natomiast prymarnie najpierw to jest robione. Bolkowski tworzy w kilku wierszach, które wybrałam, właściwie wybrałam tylko fragmenty tych wierszy, żeby móc jak najszybciej to unaocznić, taką iluzję głębi, czyli właśnie stara się swojego bohatera, podmiot usytuować w takiej rzeczywistości, która będzie sprawiała wrażenie, że bohater widzi przestrzeń od dołu, i widzi sklepienie świątyni, która jest dokładnie świątynią, bo mamy bardzo wiele elementów ekfrastycznych, a te wiersze włoskie to już nawet można powiedzieć, że spełniają warunki współczesnej ekfrazy, czyli odpowiadają konkretnemu miejscu, konkretnej świątyni we Włoszech.
I więc jakby to, to po pierwsze, a po drugie jakby gdzieś sytuowanie się w tej przestrzeni przyrody, która oprócz tego, że spełnia warunki pariogenezy i odnosi się oczywiście do opisywania jakby takiego też do odwoływania się bardzo pierwotnego skojarzenia lasu jako świątyni i znowu skojarzenie ze sklepieniem korun drzew, które się nad podmiotem unoszą. I to jest jakby jedno z pierwszych takich rozróżnień, które da się dostrzec w wierszach. Już pokazuję. Pierwsze z tych takich skojarzeń to są fragmenty z wiersza Las. Zaznaczyłam je tutaj pogrubioną kursywą, pogrubioną czcionką, żeby móc też dokładnie pokazać, w których momentach jakby ta soczewka, czy ta optyka bohatera zostaje zmieniona. Przede wszystkim Jan Kolkowski, to jest punkt wyjścia, perspektywa da sotto in su, czyli to spoglądanie z żabiej perspektywy, spoglądanie z dołu, to jest tylko punkt wyjścia, on to oczywiście rozszerza i to ma zasadnicze znaczenie, czyli metaforyczne dla całego wygłosu tomu, natomiast jest jakby też odwrócenie tej perspektywy. Rozplątane myśli umarłych rozkwitają pod sklepieniem konarów. Oczywiście jakby zestawienie dołu z górą naturalnie nasuwa się już przy drugim wersie. I tutaj poranione stopy, czyli to, co się de facto znajduje w tej dolnej przestrzeni, nocują w krótkich koronach i w domyśle drzew. Więc znowu zestawienie dołu z górą, czyli cały czas jest oscylacja między tą przestrzenią wertykalną i ta oś jest jakby właściwie w każdym wierszu utrzymywana. Dodatkowo poeta tworzy to, gdzie się znajduje, takie wrażenie, to też jest właściwie zakorzenione w malarstwie iluzjonistycznym, ale takie wrażenie głębi i dodaje do tego perspektywę ruchomą, czyli obserwujemy przede wszystkim granice tego miejsca, w którym się znajduje. Od dołu, czyli od ziemi, od posadzki, po górę, czyli sklepienie i to jest przestrzeń zamknięta. To jest bardzo interesujące, do tego jeszcze wrócimy później. Natomiast chcę o tym powiedzieć, jak ta perspektywa się zmienia i jak ta perspektywa ruchoma, czyli tak zwana rama, kiedy po prostu zamykamy się w jakiejś przestrzeni, nawet naturalnej, się odbywa. I przede wszystkim już pierwszy przykład to pokazuje, że mamy nagłą zmianę patrzenia. Gdy zachód szczerniał, nagle wzbiły się cienie, czyli jakby najprostsze skojarzenie z górą, leniwych gołębi i obruch uderzył łopot szyb skwir. Jest to bezpośredni wers po wersie, tutaj nie ma żadnego odcięcia, więc jakby znowu wzbiły się, czyli skojarzenie z górą i obruch uderzył nagłe zejście na dół, prawda? Czyli jakby obserwujemy taki ruch gałki ocznej z góry na dół podmiotu, który tworzy przez to też taką zamkniętą przestrzeń, w której się znajduje, mimo tego, że znajduje się de facto na jakiejś przestrzeni naturalnej, czyli w takim rozumieniu naturalnym otwartej. I kolejny przykład z wiersza 2017 rok. Rozsnuty tłum obłoków, czyli znowu góra, zżółte łąki i śpiące wrowie ściekli storczyków. Czyli znowu tłum obłoków, perspektywa góry i zżółte łąki, śpiące wrowie, skojarzenie z dołem. Biała klinga katedry tkwiła we wzgórzu wiatru, podwójnie podowana tutaj góra poprzez jakby tą wieżyczkę katedry i wzgórze wiatru, czyli też jakiegoś symbolu tutaj, tego, co ja rozumiem jako tą wyżynę, tą górę. Za chwilę, już w trzecim wersie, na schodach świątyni schnący fresk południa. Jest to oczywiście jeszcze tutaj podwójnie zakodowane, tak to jest ta binarne, że na schodach znajdziemy fresk, co oczywiście jest też może jakimś takim dychotomicznym rozróżnieniem tej góry na dół już w tym wersie. Natomiast znowu góra dół. I ostatni przykład. Blask obłoków szczerniałymi przesmykiem, rzeczami się razem z kotami, szczerniałymi przesmykami strumienia, czyli znowu góra i dół. I ostatni przykład, siędziemy z umarłymi w założeniu na jakimś miejscu, które się znajduje niżej, żeby usiąść trzeba się zniżyć. Więc będziemy strzeliście śpiewać na nagromadzenie takich dysomantycznych określeń, po to, żeby móc pokazać znowu te rozróżnienie góra dół. Oplata mnie pajęcza, spowiedź brzus, pod niebiosami kwietnia, czyli jakby znajdujemy się znowu na tej przestrzeni dolnej, synowski deszcz karmi źródła, czyli coś, co idzie z góry i spada na dół źródło, jasne skojarzenie. Dobrze, i teraz kwestia
kwestia tego, tej perspektywy nieba, żeby tak uściślić to, jak jest to u Polkowskiego realizowane bardzo szybko. Po pierwsze, będzie to rozumiane w takim prymarnym sensie, czyli sklepienie kościołów, malowidła ukazujące perspektywę na Sotto i Sudo, to zapewne jest to przeniesione z obserwacji podróży i kontaktowania się z architekturą sakralną, która wywoływała takie uczucia. Natomiast skupiała uwagę odbiorcy na tym, co jest w górze i w tym sensie metaforycznym i przenośnym i dosłownym, a także wizja tej drugiej równoległej rzeczywistości, tych światów, tej arystotelesowskiej myśli tego, że coś jest tam na górze, to jest jednak związane z tą rzeczywistością niedostępną oglądowi zmysłowemu. I ta perspektywa nieba w znaczeniu pierwszym, czyli jako architektura, jako doświadczenie perspektywy geometrycznej, widzianej na pewnej płaszczyźnie, dosłownie widzianej tam na górze, czyli wymagającej pewnego wysiłku fizycznego, żeby to zobaczyć, otwiera metaforycznie rozumianą perspektywę nieba, czyli istnienia przestrzeni transcendentnej, jakiejś takiej nieskończonej metafizycznej i tego, co Polkowski nie jest w stanie dostrzec przez ten ogląd zmysłowy. To bardzo wyraźnie w tych wierszach widać, że rzeczywistość metafizyczna, nieskończona, jest zamknięta i bohater znajduje się w tej zamkniętej przestrzeni. I to przypomina to często, co Polkowski stosuje w swoich wierszach, zwłaszcza w tych ostatnich tomach, i co można sobie łownie byłoby nazwać jakimś mitem prenatalnym, czyli że bohater znajduje się we wnętrzu łona matki, czyli jest jakby jeszcze w takiej kuli, która oczywiście konotuje skojarzenie ze zbóstwem, z nieskończonością, jak wiadomo, kolistość i kule jakby mogą symbolizować Boga, więc jakby zamknięty w kopule dostrzega pewien prześwit w rzeczywistości i dostrzega go w dwojaki sposób. Przede wszystkim będąc w lesie, jest taki fragment wiersza. Dostrzega światło. I prześwit również konotuje istnienie drugiej równoległej rzeczywistości jakiejś metafizycznej w sąsiednim świecie. Ja to podkreśliłam dlatego, że to też potwierdza pewną regułę w tym wierszu, że jakby zawsze coś jest takiego dychotomicznego tam. Najpierw jest ta rzeczywistość taka zmysłowa, dostępna często tylko psom, które mają szósty zmysł, ale też w wierszu, który jest już takim przykładem jak frazy, już współczesne i spełnia te warunki, pokazuje, że po Eucharystii nawet psom wymyka się ten, który był. I tutaj również znajduje się on w tej sferze górnej, prawda? Czyli jutro niedziela, przed sumą na krótko przerwana zostanie sprzedaż katedralnych biletów, więc każdy, a więc i on będzie mógł za darmo spojrzeć na sąd ostateczny, który znajduje się dokładnie w tej świątyni, która jest tutaj opisywana w górnej partii. Więc może i on, opalony w rozchylonej na piersi błękitnej koszuli, zdoła przeniknąć przez słoną ścianę. I tu jest, na końcu tego nie podałam, jest taki fragment, że po zapachu kadzidła, który się ulatnia przez rozświetlone witraże tej świątyni, czyli na górze, niedostępnego nawet dla psów. I to jest też bardzo ważny moment, czyli że jednak ta rzeczywistość transmenta jest zamknięta, że to jest coś nie do poznania. Wróćmy się na chwilkę do tego mitu prenatalnego, bo to też się wiąże oczywiście z pewną ekfrazą, którą tutaj już wspomniałam, to jest też fragment z wiersza, gdzie bohater znajduje się w innym wierszu wewnątrz tej kopuły, poprzez to, że pokazywał nam wcześniej, jak jest zamknięty w tej rzeczywistości też poznania, bo to też nie chodzi dosłownie o tą fizyczność, która jest tam, prawda? Jest to ekfraza obrazu Madonny, która trzyma się za brzuch i jakby jest to porównane do, i dłonie są porównane do pękającego pąku, prawda, martwego drzewa, co naturalnie konotuje wyobrażenie Boga
znaczy nie Boga, tylko tej transcendencji, może to jest bardzo ważne, w takiej sferze kosmologicznej, czyli jakby niebo jest jednocześnie i na dole, i na górze, bo jakby kula nie zakłada założenia dołu i góry, prawda? Jest trójwymiarowa, tak to by można nazwać, więc te kosmologie polchowskie w tym wyobrażeniu właśnie takim bardzo wertykalnym, czyli góra, dół, która została już tu zaburzona wcześniej, gdzie korona jest na dole, a konary na górze, rozwija mnie. Rozwija w taki sposób, bym powiedziała, mocno ikoniczny, gdzie w tej sferze ikony ta rzeczywistość ze światów się rozszerza, nie tak jak powinno być na odwrót, czyli paradoksalnie się zawęża i zamyka się nam dostęp do tego, to u niego się ta sfera rozszerza, bo zakłada istnienie tej drugiej rzeczywistości. I ta odwrócona perspektywa iluzoryczna, którą wcześniej rozwinął, jest widziana zawsze skądś, jest widziana zawsze z jakiejś perspektywy i to jest, to ma bardzo szeroką proweniencję, to jest obecne już w Starym i Nowym Testamencie, gdzie mamy wizję nieba jako tej górnej części sfery. I przede wszystkim ta relacja między Bogiem w tej perspektywie, którą pojmuję, jest powiedziałabym nieosobowa, ale to jest ujęte w mocny cudzysłów, dlatego że jakby to jest tylko percepowane przez rzeczy. Czyli jakby on się nie skupia też na tym, jaki to daje efekt, tylko na to, w jakie relacje wchodzi jakby w rozumieniu z transcendentem, czyli przede wszystkim to, co jakby to przynosi jemu poznawczo, a to, co jakby już efektem jest tego rozumienia, no to jest dla nas też niedostępne i on też jakby o tym w ogóle nie mówi. Tak. To jest oczywiście kwestia też rozważań takich nad granicami poznania, czyli nad tą sferą liminalną. Dlatego też bohater zamyka się w jakiejś konkretnej przestrzeni, jest oplatany przez gałęzie, przez nieboskłon, przez ziemię, zawsze ograniczony poznaniem i zamknięty w kopule. Jakby, znaczy ta rzeczywistość, o której ja mówię, czyli ta rzeczywistość zaistnienia drzewa, które jednocześnie dotyka swoich korzeni, znaczy korony dotykają jednocześnie korzeni, jest możliwa tylko w zamknięciu w kopule, czyli w jakiejś takiej kolistej rzeczywistości. To jest bardzo interesujące, więc jakby też zostaje zaburzona ta perspektywa wertykalna, więc to jest wszystko bardzo tutaj bardzo, bardzo płynne. I już dążąc do końca, bo pozostało 5 minut, tam to było tak, nie tak mało. Chcę powiedzieć tylko jeszcze o jednej rzeczy, że to badanie, które wykonałam i starałam się jakoś to bardzo pokrótce to też Państwu wyłożyć, opiera się na takim czytaniu Jana Polkowskiego, czy czytaniu tego, co on sam czyta też, jak czyta tę rzeczywistość równoległą, poprzez jakby pewną antropologię wyobraźni twórczych, czy sposób konstruowania takiej przestrzeni lirycznej. Nic więcej, jakby to jest zamknięte w skończonym tekście i jakby nie ma tutaj, jak myślę, takiej ostatecznej odpowiedzi, jaki jest Bóg. Tak? Czy tak? No, myślę, że można było tak skonkludować. I dlaczego teraz perspektywa malarska? To jest, myślę, chyba najistotniejsze. Oprócz tego, że zakłada poprzez zamknięcie się w owej przestrzeni, poprzez percepowanie jej z dołu, to, co też pokazuje status poznania, odległy, niedostępny, to, o czym już mówiłam chyba wcześniej, to jest przede wszystkim sugestia, że poprzez sztukę Polkowski stara się mimo wszystko te refleksje rozpocząć i jak musiał tam ponowić w każdych tekstach, gdzieś tam się odnosi do takich relacji obrazowych. To myślę, że skończyłabym. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.